Słychać cię. Nie słychać cię. Dobra. W takim razie wczoraj się strasznie dużo przytyłeś. Tak, włączam rekord. Dobra. Nie wiem, co zaczynamy? Zaczynamy. Zaczynamy, dobra. To witamy wszystkich na 40 już warsztatach naszych klikapsowych. Dzisiaj gościmy chłopaków aż ze Szczecina. Marcin Galicki i Maciek Monkiewicz reprezentują dzisiaj, wspieram to, myślę, że nam sporo poopowiadają. Głównie skupią się na pewno na crowdfundingu. Mam nadzieję, że dzisiaj już od dzisiaj nie będziecie mylić tego pojęcia z żadnym innym. Myślę, że powiedzą też, jakie się pojawiły określenia na crowdfunding. Witamy też wszystkich, którzy oglądają nas live. Wśród nich na pewno są czytelnicy social pressa, których też serdecznie witamy. Nie będziemy przedłużać, myślę, że chłopaki nam tutaj zajmą czas. Do osób nowych, jesteśmy w agencji social media Click Community, startup platformy aplikacji ClickUps, więc jako socialowcy nie mogliśmy sobie odmówić tego tematu, tematu finansowania, ale w które wplątane są social media, więc to jest finansowanie społecznościowe i sam jestem ciekaw tutaj, jak to zostanie pokazane przez jeden z polskich startupów, które właśnie zajmują tym światowym trendem, jaki jest crowdfunding. Dobra, jedziemy z koksem, co? Fajnie, że jesteście, panowie. To tak, zanim się przedstawimy, to ja może odpowiem na pytanie Michała odnośnie tego zgłoszenia. Mieliśmy zgłoszenie dziwne, najdziwniejsze myślę na ten moment. Myślę, że mogliśmy powstrzymać rozwój światowej medycyny. Mieliśmy człowieka, który przez 2 miesiące wodził nas pomysłem, który nam może kiedyś zdradzi i może się do nas zgłosi. Mieliśmy jakieś klauzule poufności podpisywać i tak dalej. Okazało się, że po tym, że jest to lek na schizofrenię, potem okazało się, że ten lek na schizofrenię to woda święcona, którą ten człowiek wydobywa z własnej działki i sam się nie uleczył. Więc to ostatnio był najdziwniejszy. Jaki budżet był potrzebny? Chyba chciał koło miliona. Chciał koło miliona. Powiem jako ciekawostkę, że ten projekt się odpalił. Nie u nas, ale był obecny w internecie, tak. Nie udało się niestety, ale odpalił się. To jakiś dramat, że on się nie udał, to ja nie wiem czemu. No właśnie też nie wiem. U nas ale... na pewno by się udał. O, jeszcze przed wyjazdem mieliśmy jedno zgłoszenie. Pani, która chciała napisać książkę motywującą z wątkami politycznymi, ale też napisała w zgłoszeniu, że rzekomo była jedną z uczestniczek katastrofy smoleńskiej w samolocie. Rzekomo. Rzekomo. Więc no, różne rzeczy się do nas zgłaszają, dziwne, czasem bardzo dziwne, tak jak te, ale jest okej, jest zabawnie. No w większości wypadków to są dobre projekty, tak? To nie jest tak, że tylko Smoleńsk, tylko woda święcona w ogrodzie i tego typu rzeczy. No okej, to co, zaczynamy. Za nami widać, skąd jesteśmy. Jesteśmy ze Wspieram To. Założyliśmy platformę crowdfundingową. Rzadko posługujemy się tą nazwą crowdfunding, raczej staramy się posługiwać spolszczoną wersją, czyli finansowanie społecznościowe. Tak jest łatwiej, przyjemniej, no i przede wszystkim po naszemu, po polskiemu. Więc finansowanie społecznościowe w naszym wypadku prowadzone pod brandem Wspieram To. Okej, okay. No jak korzystaliśmy z tej opcji anglojęzycznej, to nie dość, że samo zjawisko jest nowe i jeżeli ktoś wie, to nie zawsze wie, jak to wykorzystać do własnych celów, a sam crowdfunding już mieliśmy w tylu wariacjach przekształcane w inne słowo od crowdlandingu po różne inne, które są... Zawsze jest taki prezentacja killer, że tak powiem, jak przychodzimy i ktoś na przykład mówi, że wspieram to i pamiętam, że ostatnio byśmy zapowiedzeni jako, bez żartów, jako crowdfucking. Crowdfucking, wspieram to i potem wyjdź na scenę i powiedz coś fajnego. Jest 10 minut do widzenia. Taka sytuacja, wtedy tyn, tyn, tyn. Tak. I my się zbieramy, dopiero wtedy zaczynamy coś mówić, bo po takim wstępie jest ciężko. Okej, okay. To może... To jest takie bardzo niecodzienne podejście do tematu finansowania, bo finansowanie to raczej takie rzeczy, które nie mogą sobie pozwolić na jakiś
No właśnie, a tu znaczy, wychodzi. Znaczy ja myślę, że sobie pozwalają, tylko że to jest może drugie albo trzecie dno. My zaraz pokażemy wam właśnie odnośnie naszego podejścia do tematu, dlaczego u nas jest troszeczkę inaczej niż... U nas jest troszeczkę inaczej, tak, ale to... To nie jest tak, że branża finansowania społecznościowego jest cała taka sama. Nie. Są też takie dziwne ewenementy. Dobra, musimy teraz... Pokażemy nasze ładne zdjęcia, a to jesteśmy my, jak jesteśmy bardziej wypoczęci. Okej. To co? Tutaj powinniśmy coś o sobie powiedzieć. Coś o sobie musimy powiedzieć. To my. Tak, to my. Dużo Photoshopa jest, czy coś. No to teraz tak naprawdę dopiero się przedstawimy, tak? Ja jestem Maciej Monkiewicz, współzałożyciel Wspieram, to o którym już trochę porozmawialiśmy sobie tak tytułem wstępu, żartów i tego rozpoczęcia dzisiejszego spotkania. Założyliśmy wspólnie z Marcinem Wspieram to tak na dobrą sprawę oficjalnie 8 miesięcy temu, ale działania nad tą platformą rozpoczęły się prawie 2 lata temu. Iżśmy w międzyczasie mocno walczyli o to, żeby mocno ruszyć, żeby nie ciułać od początku, żeby to był rzeczywiście startup, który ma duże szanse na powodzenie i mocnego kopa na początku. No i tak walczyliśmy. Jak widzicie, jesteśmy trochę przeciwnościami, na pewno włosowymi, czy nie wiem jak to odmienić. Uzupełniamy się, a tak naprawdę ja nie bardzo mogę uzupełniać Marcina, to on chyba uzupełnia mnie swoją grzywą, więc... Więc to teraz może ty. Nie wiem, czy będziemy szli w jakieś tam oficjalne rzeczy. Dla mnie, myślę, że dla Maćka też, to jest pierwszy startup, którym się zajmujemy. Tak jak Maciej mówił, zaczęliśmy w 2012, bo wtedy padł ten pomysł i chęć zrobienia tego. Na początku znaleźliśmy bardziej prywatnego inwestora, a potem stwierdziliśmy, że żeby wejść i zrobić to inaczej niż robią to istniejące wtedy platformy na polskim rynku, to będziemy potrzebować trochę więcej kapitału i taki był nasz plan, żeby szybko i sprawnie wejść, bo niestety bez pieniążków byłoby trudno. I tak też w 2012 zapoczątkowaliśmy nasz bój o inwestora i po roku jakoś nam się udało. Udało nam się i w styczniu tego roku wszedł nasz inwestor w nas, że tak powiem. A w lutym wystartowaliśmy. Taki diss na konkurencję. Tak naprawdę mogliśmy spróbować zbierać pieniądze na naszą platformę na innej platformie crowdfundingowej, ale nie było żadnej poczciwej w tym czasie, więc musieliśmy z tym wystartować. Tak. No tyle, to tyle od nas. No, nie wiem, jeżeli chcecie pytać w trakcie, bo tego też żeśmy nie ustalili, jeżeli chcecie pytać o coś w trakcie, no to pytajcie. No, to jest dla nas najlepsza forma. Co, ja wcześniej, tak idąc branżowymi tematami, wcześniej siedziałem, zarządzałem marketingiem jednej ze szczecińskich firm, która handluje sprzętem komputerowym i organizowałem eventy kulturalne, muzyczne i takie tam różne rzeczy i sobie takie właśnie rzeczy. Tak, no a potem się zaczęły jakieś kwestie właśnie współpracy z Maćkiem, jeszcze też jak reprezentowałem mojego ostatniego szefa, no i tak wyszło, że się nasze drogi skrzyżowały się tak naprawdę. Skrzyżowały. Bo to były bardzo, bardzo trące tematy, że tak powiem, ciężkie walka trochę między nami, trudna współpraca z byłym pracodawcą Marcina, a mimo wszystko jakoś tak, żeśmy się poskładali, że zrobiliśmy razem Wspieram to. No jak gdybym miał powiedzieć o wszystkich swoich doświadczeniach zawodowych, to pewnie zabrakłoby nam czasu, więc tylko te, które są bardziej związane z tym, co teraz robimy. No, od jakiegoś czasu, 5-6 lat zajmowałem się informatyką, taką stricte informatyką techniczną, outsourcingiem informatycznym, no ale rynek jakby pokazał to, że trzeba zająć się trochę bardziej webowymi tematami, więc taki profil firmy powstawał sukcesywnie pod kątem tego, czego wymagali ode mnie
i od mojej firmy klienci. No i w którymś momencie zaczęliśmy się zajmować pisaniem aplikacji, mniejszych, większych stron, aplikacji webowych. No i z tego powstało, wspieram to tak na dobrą sprawę w którymś momencie. No i taka była moja droga do, wspieram to, droga taka bardziej zawodowa. Okej, okay, to może już, na tyle przedstawiania. Tak jak mówiliśmy, chcemy wam pokazać, jak to u nas wygląda, jak my do tego tematu podchodzimy, bo czasem jest to troszeczkę inaczej, niż można by było się spodziewać. Myślę, że na wstępie dobrze przedstawi nas nasz filmik, który mówi... Pokazuje, co potrafią zrobić pomysły, jak my widzimy to, kiedy i w jaki sposób rodzą się pomysły w głowach ludzi, naszych projektodawców tak naprawdę potencjalnych. No i też pokazuje to, jakie my mamy podejście, mimo że to jest finansowanie, mimo że dotyczy to, co robimy, dotyczy pieniędzy, no to nie jest to takie podejście stricte finansowe, finansjerskie, jakie pojawia się gdzieś w instytucjach czy w bankach. Okej. Sekundę, głos gdzieś tutaj, to jest Max. Puścimy. Muza jest bardzo ważna tutaj. No tak tytułem wstępu. I co, fajny filmik? Okej. Okay. Dobra, teraz ta trudniejsza część. Okej, więc jak, mimo że finansowanie społecznościowe jest nową rzeczą, to tak jak my na to patrzymy, jest to naturalna jakaś kwestia, współpraca, sama istota współpracy, która towarzyszy nam od początku istnienia. Tak my na to patrzymy i teraz tak, muszę sobie moją wiki ściągę, okej, okay. Dobra. Wiecie, kto to jest? To nie ja. To nie on. To jest Maciek, jak jeszcze miał włosy. Okej, okay. Teraz trochę wiedzy. To jest Lucy, to jest pierwszy odkryty praczłowiek, australopitek, odkryty w 74. Dawno, dawno temu. I to jest tak. 1974, tak. Cały czas. Będzie trudno. Dzień dobry. To jest Maciek. Okej, okay, i dlaczego o tym mówię? Tak jak mówiłem, od samego początku, od strony naukowej, więc nie obrażajcie się na nas, jeżeli macie na to inne spojrzenie, ale od samego początku istnienia człowieka, wszystko, co osiągnęliśmy do teraz, cała ewolucja opierała się na współpracy. I teraz tak, wszystkie kontynenty, ały zimne, ciepłe zostały zdobywane przez ludzi, opierając się na współpracy. Zakładaliśmy małe wioski, potem większe miasta, aż do wielomilionowych aglomeracji. To jest ten element współpracy, który cały czas nam towarzyszył, dlatego samo zjawisko finansowania społecznościowego, czyli czegoś, co omija te wszystkie modele finansowe istniejące teraz, od bankowych modeli po dofinansowania różnego rodzaju, one trochę wykrzaczają, powiedzmy, ten rytm współpracy, a finansowanie społecznościowe pozwala wam, nam, a małym nakładem jednostkowym realizować i finansować te wszystkie pomysły, które czasem są blokowane właśnie przez brak środków. Wiecie, no my to widzimy trochę tak jak przy pracy, przy projektach, nie? Jest jakiś pomysł na coś, który jest bardzo prosty, powiedzmy, jest takim korem. I potem pracując nad tym pomysłem się go obudowuje, on staje się coraz większy, coraz bardziej rozbudowany, coraz większa ilość funkcjonalności, pomysłów i tak dalej w niego wchodzi.
A w którymś momencie dochodzi się do wniosku, że jego bezwład jest taki duży, że on jest w ogóle taki rozlazły, że już nikt nie wie co z czym i dlaczego i w którymś momencie się ten projekt obcina. I obcina się go do tego momentu, który był tym początkiem, tym korem tak naprawdę, albo jakąś taką delikatną modyfikacją tego początku. I to jest dokładnie tak samo. Na początku była ta prosta współpraca, po prostu ludzie się zbierali gdzieś we wsi, szli coś zrobić. Tak, zrobili to, mieli z tego efekt i mogli się z tego cieszyć. A potem zaczęły się właśnie komplikacje, zaczęły się te instytucje bankowe i tak dalej. To wszystko zaczynało przestawać mieć tą podstawową funkcjonalność, było obudowywane. Już teraz my widzimy jakby ten następny krok rozwoju jest tak naprawdę krokiem do tego pierwszego etapu takiego upraszczania tego modelu, do tej współpracy takiej najzwyklejszej w świecie. I to jest rozwój przez cofnięcie się o kilka kroków do tyłu, bo tamten model był łatwiejszy, prostszy, efektywniejszy i tak ideologicznie trochę to wygląda z naszej strony. Znaczy, no, tak jak mówiliśmy, jest naturalną, jest w naszej krwi, w naszych genach, więc to, co teraz daje nam internet i to, że wszyscy jesteśmy połączeni i możemy współpracować, no to oprócz klikania lajków w kotki na Face'a możemy zrobić fajne rzeczy. To tak jak ostatnio byliśmy w Warszawie i mówiliśmy, w sumie może wychodzę trochę do przodu, ale tak wyjdzie naturalniej. Mieliśmy projekt, który się zrealizował dość szybko, gry planszowej Piwne Imperium. Chłopaki zbierali tam 5000 zł, zebrali je w 4 godziny, a wczoraj jak jeszcze patrzyłem, tam mieli chyba 469%, zebrali prawie 30 000 zł. I cała kwestia, tą grę planszową uwierzyło 129 osób. I teraz pytanie, jak możemy to przełożyć na większą skalę. Nie wiem, nawet tutaj wszyscy siedząc w pomieszczeniu tym, a czy wychodząc ile osób mieszka w Poznaniu, czy w Warszawie, czy w Krakowie, małym nakładem jednostkowym możemy, jeżeli ktoś da fajny pomysł i reszta w nie uwierzy, możemy, nie wiem, zmieniać świat. To tak może jest bardzo wysokolotne, ale tak jest. To jest powinienem ci teraz zrobić takie tyn, tyn, tak. No. Okej. Okay. Bardzo poważne. No słuchajcie, może powiemy coś o tym crowdfundingu, z czym to się je. Bo zaczęliśmy mówić o tym, że zbieramy pieniądze, kim jesteśmy i tak dalej, jaki jest pomysł na to. A nie wiem, czy wszyscy z tu obecnych i obecnych za okiem kamery wiedzą, co to tak naprawdę jest. No, podejrzewam, że są takie osoby, które nie będą do końca świadome, z czym to się je. I trochę chyba musiałbyś przelecieć kilka slajdów, żeby pokazać. Lecimy bez schematu już teraz. Okej. Okay. No to dawaj, panie. Okej. Okay. W ogóle ile z osób z was wie, jak działa finansowanie społecznościowe? Okej. Okay. Dobra. To powiemy, jak to wygląda u nas. I tak byśmy powiedzieli. Jakby wszyscy podnieśli ręce. Słuchajcie, generalnie wygląda tak, że jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jakikolwiek, my mamy różne kategorie tam od designu po muzykę, po gry komputerowe, planszowe, modowe, ale jeżeli ktoś ma jakikolwiek fajny pomysł, który nie jest przez nas odbierany jako Fund My Life, czyli ktoś zakłada projekt, którego wsparcie przez innych nic im nie da, w sensie nie wiem, ktoś chce sobie kupić mieszkanie albo kupić samochód, żeby sobie z niego korzystać, no to takie projekty nie są przez nas akceptowane i nie są puszczane, albo wcześniej wspomniana woda święcona, która leczy schizofrenię, nie? Ale jeżeli jest to jakikolwiek kreatywny pomysł, jeżeli ktoś ma taki pomysł, wchodzi do nas na platformę, rejestruje się, opisuje ten projekt, nagrywa filmik, bo filmik jest istotny i daje 80% skuteczności takiego projektu, bo zawsze jak ktoś ma komuś dać pieniądze, to lepiej, żeby zobaczył jego twarz i lepiej, żeby mógł w tym filmiku ujrzeć coś, z czym się będzie chciał zidentyfikować, co będzie chciał, na co będzie chciał przeznaczyć swoje pieniądze, swój czas i tak dalej. Jeżeli projekt jest już założony, to określone są takie podstawowe wartości, jak kwota, którą ten ktoś chce zebrać, i czas, w jakim te pieniądze mają być zebrane.
poza tymi parametrami są określane progi wsparcia i te progi wsparcia mogą być od złotówki po różnego rodzaju też większe, ale nadal małe kwoty, żeby to nadal były kwoty rzędu 50-100 zł. Czasem są większe, ale generalnie opiera się to na mikropłatnościach. No i przez... Jeżeli ten projekt już jest odpalony, no to ludzie mogą go wspierać. Projektodawca mocno współdziała z kampanią w mediach społecznościowych, bo bez tego takie projekty nie odnoszą sukcesu. My ze swojej strony też im mocno pomagamy, ale no to musi być takie działanie obustronne, w sensie i projektodawcy, i nas. No i jeżeli ten projekt zbiera wpłaty, za każde z tych wpłat ludzie wspierający dostają jakieś nagrody, które są opisane już w tych progach i mają tego gwarancję. No jeżeli projekt zbierze w tym określonym czasie przynajmniej 100%, to jest realizowany, a nagrody są wysyłane, wszyscy są zadowoleni, a jeżeli nie uzbiera się 100% przynajmniej, no to jest to na tyle bezpieczne, że wszystkie wpłaty wracają bez żadnych prowizji do wspierających. Czyli jest to model wszystko albo nic, tak samo jak na Kickstarterze, bo to jest najbardziej uczciwy, najbardziej fair i najlepiej się sprawdza. Jeżeli przekroczone zostanie 100%, no to wtedy jest możliwość aktualizowania takiego projektu, wyznaczania sobie nowych celi, jeżeli oczywiście projektodawca ma na to jakiś pomysł. No, tak to wygląda. Myślę, że to jest dość jasne, tak mi się wydaje, i dość uczciwe z racji tego, że mówię, jeżeli nie zbierze się ta zakładana kwota, to wszyscy dostają swoje pieniądze z powrotem. Jeszcze raz w skróconej wersji, teraz to jako animacja. Marcin, bo fajną mamy. Mamy fajną. Mamy dużo animacji, dużo filmów. Okay, macie jakieś pytania do tego, jak funkcjonuje to finansowanie społecznościowe? Nie wiem, czy my w tym siedzimy cały czas, więc dla nas nawet ta bardziej zawiła forma, która do nas wypływa, jest dla nas zrozumiała, więc... Czy jest tak, że jak ktoś finansuje, to jest, że tak powiem, współwłaścicielem, czy nie jest współwłaścicielem? Nie jest. Jest, generalnie funkcjonuje na świecie finansowanie społecznościowe, które jest finansowaniem udziałowym. Ale w Polsce nie ma prostego modelu, który by to umożliwiał, więc... Czy inaczej, nie ma prawa takiego, tak, które by na to pozwalało. Dokładnie. Czyli zawsze jest takiego działania, tak? Na pewno nie za udziały, zawsze to muszą być nagrody, które mają wymiar namacalny. Może to być mail z podziękowaniem, ale musi ten mail przejść, tak? To musi być coś, co się odbędzie, a nie będzie to na przykład dozgonna wdzięczność, która jest eteryczna absolutnie i już taka formuła nagrody jest niedozwolona. To jest takie bardzo, bardzo cienka granica między tym, co jest dozwolone, a nie, no ale niestety operujemy na prawie międzywojennym, mimo że operujemy w internecie, o którym wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że będzie coś takiego. Nie wiedział o tym, że będą środki pieniężne, które nie będą wyrażane w papierze lub w monecie, albo w złocie na przykład, tak? Jeszcze wtedy też był taki przelicznik. No i na takim prawie niestety my musimy operować. Czy w ogóle, żeby rozwinąć to, co Maciek mówił, bo finansowa... A, przepraszam. Tak. Są komentarze, czyli akcjonariusze,
Wiesz co? Wiesz co, to jest tak, że ja nie jestem specjalistą od prawa akurat, a już tym bardziej z prawa spółkowego, ale sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli miałbyś emitować prospekty informacyjne do oddawania komukolwiek udziałów, to możesz to zrobić dla nie więcej niż 100 potencjalnych klientów. A jeżeli opublikujesz to w internecie, no to bardzo mi przykro, to jest więcej niż 100, nie? Przy takiej konwersji, jaką my mamy, żeby uzyskać jednego wspierającego w ten sposób, musiałbyś znacznie przekroczyć tą setkę. Wtedy to się nie kalkuluje, to zupełnie wtedy jest bezsensowny model, nie? I to jest to obostrzenie, ta emisja oferty tak naprawdę. A czy... Zawsze to pytanie trafia do mnie i zawsze się nie wymiguję się, zawsze to biorę na klatę, dlatego że no ja od początku gdzieś tam przy tym pracowałem chyba najwięcej, ale zawsze się denerwuję, że jest pytanie o podatki, jest pytanie o utrudnienia, a nie ma pytań o to, w jaki sposób można wykorzystać to świetne narzędzie, nie? Ale... Już ci mówię, podatki wyglądają w ten sposób. To jest tak naprawdę, my jesteśmy platformą pod względem podatkowym, tak samo działającą jak na przykład Allegro. Jesteśmy miejscem, gdzie można spotkać się, gdzie spotyka się projektodawca, czyli sprzedający z Allegro i kupujący, wspierający, to są też odpowiedniki. I teraz w jaki sposób zachowasz się w tej sytuacji? Tak, tak, my pomagamy w tym, owszem, prawda, my tam informujemy transparentnie o tym, że trzeba by było z tymi podatkami powalczyć, że trzeba by było je odprowadzić, tak, jeżeli jesteś firmą, albo nawet jeżeli nie jesteś firmą, a planujesz komercjalizować to, co robisz, to warto by było założyć działalność, warto by było doliczyć do projektu wartość podatku, którą będziesz musiał odprowadzić, żeby ten projekt się zapiął, żeby nie było takiej sytuacji, że zbierasz na coś 10 tysięcy, bo wiesz, że potrzebujesz, a nagle dostajesz taką informację, no od tego 19% do skarbówki, od tego ileś tam do nas, od tego nie wiem jeszcze coś gdzieś ci tam trafi i okazuje się, że nie dostajesz 10 tysięcy, tylko 7. No i jest wtedy problem, no bo w jaki sposób dociągnąć resztę tej kasy? No już drugiego projektu nie założysz na to samo, bo byłoby to no pewnie postrzegane dość słabo przez wspierających. Pewnie przez nas też, bo to już, wieszcie, zakrawałoby na jakiś wałek mały, więc widzisz, tu trzeba działać w taki sposób i my o tym mówimy, nie, na samym początku, trzeba działać w taki sposób transparentny i rozsądny, logiczny, tak, jeżeli to będą projekty, które nie będą nosiły znamion działalności gospodarczej, no to wtedy prawdopodobnie możesz sobie pozwolić na niepłacenie tych podatków, tak, bo fiskus się do ciebie nie przyczepi, ale jeżeli stworzysz 1000 towarów, które potem będziesz sprzedawał, no to tutaj już musisz się zastanowić, czy to nie jest groźne dla ciebie. Oczywiście. Mamy, tak jak mówiliśmy, mamy same filmiki. Lepiej Przyszmy, wypadamy na filmikach. Przymuszczę nasze radiowe dzisiaj głosy. No tak jak ty, podsumowując, bo w sumie tak mówiliśmy naokoło, ale chyba nie mówiliśmy, bo finansowanie społecznościowe w tej najczystszej formie nie jest możliwe w Polsce ze względu na to, że zbiórki publiczne, ostatni raz ustawa była aktualizowana w 1934, więc nie jest to możliwe i my, żeby nie iść trybem takim, też są platformy, które tam gdzieś funkcjonują, że gdzieś tam są spółki pozakładane poza Polską i tak dalej. No my musieliśmy być w Polsce z racji też tam inwestora i tak dalej, więc my funkcjonujemy modelem sprzedaży przedpłaconej. A w Polsce istnieje Stowarzyszenie Finansowania Społecznego? Istnieje. Współpracujecie? Wiesz co, ostatnio prowadziliśmy razem panel na targach poznańskich właśnie z Karolem Królem ze Stowarzyszenia Crowdfundingu. No generalnie tak, no jesteśmy w kontakcie, w sensie... Znaczy wiesz co, już nie, bo Karol teraz, że tak powiem, jest sam jako osoba reprezentująca to stowarzyszenie. Na ten moment, z tego co wiem, nie stoi za żadnym portalem crowdfundingowym. Jak więc... my to nazwaliśmy? One Man Army? One Man Army, tak. No, więc tak to wygląda. A jeszcze mówiąc wcześniej o tym finansowaniu udziałowym, to była w Polsce jedna platforma, która
ten model wykorzystywała. Był strasznie oparty właśnie o spółkę komandytową. I tam to nawet zadziałało w pewnym momencie, bo oni sami na siebie dali projekt na udziały portalu. Wiem, że to się udało i to był chyba pierwszy i ostatni projekt finansowania udziałowego, który tam wyszedł. Potem lecieli już normalnym trybem, a teraz już w ogóle tam chyba nic się nie dzieje. Więc myślę, że to musiałoby być jednak te problemy, o których mówił Maciej. Jeżeli wychodzisz do internetu, to nie ograniczysz tego do 100 osób. To by mogło być problematyczne. Znaczy, to by zabijało w ogóle, patrząc na to z boku, zabijałoby to ideę crowdfundingu, finansowania społecznościowego. No przecież to mają być małe płatności dużej ilości ludzi, którzy są zainteresowani jakimś tematem. No to zdecydowanie nie jest crowd, to może być crowdik co najwyżej taki, nie? Crowddeczek. Crowddunio? Crowddunio. No dobra, teraz co my teraz dalej? Macieju? Musisz się odnaleźć. Może tu się odnajdziemy, co? A, tak. Powiedzmy o tych fajniejszych rzeczach w crowdfundingu. No wiem, jak już, już jest. O, i nawet był z efektem. Skakaliśmy po prezentacji, więc teraz musieliśmy się odnaleźć. To go. Go. Proof of Concept 2.0, tak sobie to nazwaliśmy, bo po tych kilku miesiącach pracy z finansowaniem społecznościowym, z naszymi projektodawcami wspierającymi, zauważyliśmy, że tak naprawdę crowdfunding to nie jest tylko kasa, a zaczynając ten projekt wydawało nam się, że chodzi właśnie tylko o kasę, tak? Zbierać pieniądze dla kogoś, kto chce fajny pomysł zrealizować. I tak to w pierwszej chwili wyglądało. Wyglądało, że to będzie lekkie, łatwe i przyjemne, bo oczywiście w Stanach tak jest. W Stanach wszystko jest lekkie, łatwe i przyjemne, oprócz jedzenia. Ludzie nie są leccy. Bo są wypełnieni właśnie tym jedzeniem. No ale tak nam się wydawało na początku, a potem tak z każdym miesiącem dochodziło do nas to, że tu się dzieje dużo więcej fajnych rzeczy wokół tego zbierania środków tym modelem. No aż w szczytowym momencie, kiedy spotkaliśmy się z jednym z naszych pierwszych projektodawców na imprezie gamingowej, on u nas zrobił grę, spolszczył grę tak naprawdę na naszym serwisie. No i zapytaliśmy go, kręcąc vloga, o to: Robert, powiedz, jak ci się pracowało ze Wspieram to. Oczywiście, wiecie, no oczekiwaliśmy, że on powie, że było wszystko fajnie i w ogóle jesteśmy najlepsi i tak dalej, i tak dalej. To się sprawdziło. Może dlatego, że mu tam za kamery machaliśmy, że powie coś nie tak, to go znajdziemy. Natomiast on powiedział coś fajnego. On powiedział coś takiego, że pieniądze te, które zebrał, to one wpadły i wypadły, tak? On nawet nie zauważył tego w puli swojej, tych kosztów, które musiał ponieść dookoła tworzenia tej gry. Ale zamiast tych pieniędzy on dostał coś zupełnie innego. On dostał kupę publikacji, kupę informacji w sieci o tym, co robi. Zanim jeszcze gra, którą robili, którą skończyli, ujrzała światło dzienne, to dowiedziało się o niej mnóstwo ludzi w sieci. Zaczęli być rozpoznawani dzięki temu, że pojawili się u nas. My żeśmy oczywiście, jak każdy projekt, pompowali w sieci informacje o tym, że jest coś takiego, że ludzie mogą w tym projekcie zaistnieć, tak naprawdę stając się elementem tej gry, bo tam można było wykupić na przykład nazwanie samolotu swoim imieniem czy pseudonimem, albo podłożyć głos pilota, tak? Jak to były nagrody, takie dość kreatywne. Więc Robert powiedział coś takiego: no słuchajcie, no pieniądze to jest nic, nie? Ale to wszystko, co zrobiliście dla nas dookoła, to było zajebiste i to jest coś, co nas poniosło tak naprawdę. I dlatego tu jesteśmy, bo pomogło nam to, co zrobiliśmy razem na Wspieram to. No i my wtedy tak naprawdę zapaliła nam się lampka, że to jest ten moment, żarówka, tak, zapaliła nam się żarówka zielona, że to jest ten moment, gdzie należy zacząć zwracać uwagę na te wszystkie ekstrasy, bonusy, które są dookoła zbierania tej kasy i z których powinni korzystać i które mają do dyspozycji tak po prostu nasi projektodawcy. Dlatego proof of concept, ten slajd 2.0, no bo tak naprawdę my też musieliśmy gdzieś w którymś momencie dowieść, że nasz biznes będzie się zapinał, jakiś tam ten proof of concept przedstawić naszemu inwestorowi i trochę tak to też wygląda przy każdym z projektów naszych, że wystawiając się na ocenę innych, przeprowadza się taki proof of concept wśród tych, którzy potem będą korzystali z tego, słuchali tej muzyki, korzystali z, nie wiem, z tego przedmiotu, który powstanie, czy będą grali w tą grę, która powstanie. Czy jest tak, że wchodzą na platformę do was jakieś firmy, które, no niektórzy
potrzebują kasy na realizowanie swojego produktu, projektu, cokolwiek, tylko robią w ten sposób badania, tak sprawdzają, czy to spotka się z zainteresowaniem. Tak? Czy powiem... Ja powiem tak, my bardzo mocno do tego dążymy, bo to jest takie, od tego momentu, gdzie właśnie wspomniany Robert, jeden z naszych projektodawców o tym powiedział, zaczęliśmy właśnie w tą stronę myśleć, że raz, że media bardzo lubią crowdfunding i naprawdę bardzo chętnie o tym piszą, a dwa, jaka jest różnica, w sensie jak można fajnie wykorzystać... Oni lubią. Możliwe. Jak fajnie można wykorzystać to narzędzie do właśnie do wprowadzania nowych produktów na rynek. Takich, na przykład wszystkie sukcesy większe Kickstartera to są komercyjne produkty, tak naprawdę, te największe. Bo jak, nie wiem, Tim Schafer z studia Double Fine zbiera pieniądze, to nie sądzę, żeby oni, będąc jednym z największych producentów gier w Stanach, potrzebowali jakichkolwiek pieniędzy, ale ten response, który on dostał, ten cały crowd i społeczność, która się wokół tego projektu wybudowała i dała mu 4 miliony zamiast 300 tysięcy, które chciał, mimo że potem ich nie użył do realizacji projektu, to już jest inna historia. No ale to myślę, że to jest nowe podejście do... Bo jaka jest różnica, jeżeli na przykład ktoś kupi grę i gra w grę i powie wszystkim swoim znajomym, że ta gra jest fajna i też sobie ją kupcie, a jaka będzie różnica, jeżeli on wesprze jakiś projekt, który będzie potraktowany właśnie jako kampania reklamowa tej gry, wesprze projekt na platformie crowdfundingowej, na przykład zdubbinguje głos pilota. Jakie będzie jego zaangażowanie w ten projekt, ten produkt, który później wyjdzie. On będzie się czuł współtwórcą, będzie orędownikiem tej marki, będzie ambasadorem tego, czyli w zasadzie tym, za co firmy płacą teraz dużo pieniędzy, żeby w kampaniach, żeby przywiązać klienta do swojego produktu. A tutaj to jest naturalne. Trzy następne slajdy rozwaliliście tym pytaniem. No, spoko. Nie. Nie, dobrze jest. Dobrze jest, tak. Dobrze jest. No będziemy nawiązywać do tego, co mówiliście teraz i będziemy to rozbudowywać, bo tutaj ta koncepcja jest dość konkretna. To tak naprawdę wchodząc na wspieram to i mówiąc o tym proof of concept, który jest czymś, co tak naprawdę może zafunkcjonować na tym etapie. Yeah. Jestem Kauflandingiem. Więc wracając do tego pomysłu, zawsze początek jest tej weryfikacji, poddawania swojego pomysłu w weryfikacji zawsze jest u mnie, czyli projektodawcy. Wpadam na pomysł, jeżeli on jest fajny, sam sobie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy wsparłem swój pomysł. Tak, wsparłbym, biorę to, kupuję to, nie kontynuuj tej gry. Jeżeli odpowiedziałbym tak, no to wtedy to jest pierwszy krok tak naprawdę, tak? Bo jeżeli sam nie wierzę w to, co robię, to nie ma opcji, żebym przekonał do tego kogokolwiek innego, więc lepiej dać sobie spokój na tym etapie, iść na kawę. Jeżeli już sam się zgodzę ze sobą, że to jest okej, no to wtedy co? No jeżeli projekt ma się pojawić na takiej platformie jak nasza, no to z automatu poddaje się ocenie innych. W związku z powyższym, tak jak tutaj ziom, zero-jedynkowo tak naprawdę, tak? Albo jest 100%, albo nie, to o czym Marcin mówił. U nas jest tylko ten model wszystko albo nic, więc jest tak jak było u gladiatorów, nie? Albo kciuk w górę, albo w dół, nie ma jakiś, winda w bok nie jedzie. W tym wypadku, nie? Może być tylko tak lub tak. No i znowu, jeżeli oddajemy wszystkie pieniądze wszystkim wspierającym, bez żadnych strat. Jedyne straty, które powstają tam w wyniku operacji finansowych, dotykają tylko nas jako operatora tego wszystkiego. Więc my sobie musimy z tym radzić, tym bardziej staramy się, żeby projekty się udawały, bo tak naprawdę tylko my jesteśmy w stanie stracić finansowo na nieudanych projektach. To jest też tak, że właśnie dużo pracujemy nad tymi projektami i myślę, że to w przyszłości bardziej zaplusuje. W sensie na ten moment mamy z 25 projektów odpalonych, to nie jest dużo, nawet jak na to, że jesteśmy od lutego, no ale mamy w zgłoszonych projektach prawie 400 chyba na ten moment. Po prostu nie odpalamy ich nie dlatego, że
nie wiem, że nie chcemy, tylko że te projekty są jeszcze nie gotowe i pomagamy projektodawcom bardzo mocno, żeby dopracowali je pod tymi wszystkimi względami, które są istotne, żeby taki projekt się zrealizował. No i właśnie takim efektem dobrego projektu jest to wspomniane Piwne Imperium, bo jeżeli projekt się realizuje w 4 godziny, no to znaczy, że był dobrze prowadzony. On jeszcze, jego sukcesem było to, że chłopaki od tej gry planszowej prowadzili swoją kampanię jeszcze zanim odpalili projekt u nas. Jeździli z prototypem gry po całej Polsce, po jakichś konwentach ludzi, którzy grają w gry planszowe, pokazywali im prototyp, dawali im pograć, a potem mówili, że no, niebawem pojawi się projekt na Wspieram to, który będziecie mogli wesprzeć i kupić tę grę, więc myślę, że już mieli przed odpaleniem projektu całą grupę docelową. A to, co Michał jeszcze pytałeś, a firmy się zgłaszają, w sensie ostatnim czasem zaczynają się zgłaszać agencje PR-owe, które chcą wykorzystać tą platformę i ten model do jako komercyjne zastosowanie dla swoich klientów, żeby zrobić różnego rodzaju kampanię. My jesteśmy jak najbardziej na tak. Jeżeli to będą fajne, kreatywne rzeczy, to super. Też fajnie, że do różnego rodzaju projektów zgłaszają się firmy, które chcą zostać mecenatem takiego projektu, że mecenasem, tak. No bo uważam, że dla nich to jest na pewno bardzo pozytywny PR, mają już tam fajną grupę docelową i tak jak na przykład z Piwnym Imperium, chyba że nikt nie kupi, ale jak na przykład Piwne Imperium było na 30 dni i po 4 godzinach już było 100%, no to mieli dużo zgłoszeń. Na przykład firma Perła się do nich zgłosiła z opcją wejścia w ten projekt i oni na którymś tym etapie, jak osiągnęli chyba 300%, ogłosili, że zrobią turnieje tej gry w paru miastach w Polsce. No i Perła zaproponowała im obsługę całego tego eventu, w sensie darmowe piwo od Perły dla wszystkich tam, którzy będą na tym evencie, więc to też jest fajne, bo daje jakieś tam poczucie tym projektodawcom, że oprócz tego, że się to zrealizuje, to mają jakąś nadzieję i perspektywę na współpracę z fajnymi jakimiś tam komercyjnymi firmami, które mogą im pomóc pójść dalej. Nie? Oczywiście, to wokół projektów zawsze buduje się jakaś społeczność. Tam następny slajd to pokazuje. Buduje się taka społeczność, która jest bardzo zorientowana na to, co się w tym projekcie dzieje. I tak naprawdę, jeżeli ktoś widzi potencjał w tej społeczności, no to ma już taki zbiór ludzi w jednym miejscu, skomunikowanych ze sobą, aktywnych i prawdopodobnie bardzo łatwych do pozyskania, żeby rozszerzyć ten temat na jakiś własny komercyjny sposób. Orędownicy marki to właśnie ludzie, którzy są związani z tym projektem, którzy mają możliwość wpływania na ten projekt. Mówiliśmy o tym, że człowiek mógł stać się elementem gry, mógł dać do niego głos. Taki na przykład jak mój teraz. Dać ten głos i zostać już w tej grze na zawsze, tak? Ta gra będzie, nie wiem, za 30 lat przez kogoś odpalana na jakimś emulatorze, który będzie udawał, tak jak teraz udajemy Atari i tak dalej, się pokazuje takie rzeczy, no to ktoś kiedyś może pokazać, zobacz, synu, tu jest mój głos, to ja tam tego Niemca w tym samolocie zestrzeliwuję, gdzieś tam krzyczę na niego przez te krz, nie. Normalnie to jest absolutnie niemożliwe, no idziesz do MediaMarkt, kupujesz nawet świetną grę, płacisz za nią stówkę, dwie, ograsz ją, skończysz, odłożysz, nigdy do niej więcej nie wrócisz, bo ona nic dla ciebie nie znaczy. A tutaj stajesz się orędownikiem takiej gry i już zawsze będziesz wszystkim mówił, widzieliście The Few, bo tu mówimy o takiej grze, widzieliście The Few, ja tam podkładam głos w trzeciej akcji, nie, to ja. Widzieliście? Wszyscy? Ty widziałeś, nie? I nagle wy wszyscy wiecie o tej grze, nie? Bo ja to robię, no przecież ja będę to robił naturalnie, no nie chciałem zostać głosem w tej grze po to tylko, żeby gdzieś tam sobie po cichu w kąciku siedzieć głosem, nie? To tak nie będzie, nie? To zrobiłem to po to, żeby się potem pochwalić. No nie wyjdę na ulicę i nie będę krzyczał o tym, no ale gdzieś tam w swoim środowisku, jakimś najbliższym, na pewno się pochwalę, na pewno wszyscy znajomi, cała rodzina, gdzieś tam tą informację będą mieli w głowie. No to będzie taka z automatu incepcja wszystkim w koło, nie? No. No. Słuchajcie, żeby wyjść też poza temat G, są też oczywiście różne projekty, które my też, żeby pokazać ludziom, jak to wygląda, jak to funkcjonuje, gdzieś tam sami zakładamy, sami gdzieś tam trygerujemy, żeby powstały. Jednym z takich projektów był projekt naszego ambasadora Damiana Ukedrze. Nie wiem, czy go kojarzycie, to jest chłopak, który wygrał pierwszą edycję Voice of Poland, ten podopieczny Nergala. Taki koleś. Foton.
szatan, tak. I Damian został naszym ambasadorem i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że jak już jest ambasadorem, no to fajnie, gdyby był jakiś projekt i wymyśliliśmy, że zrobimy, znaczy on wymyślił, że chce zrobić teledysk do kawałka, którego wytwórnia mu nie pozwala rzucić jako singiel i nie da mu na to budżetu, więc stwierdziliśmy, że zrobimy sobie im na złość nie, no, i zrobimy właśnie taki projekt. I on wymyślił projekt teledysku. I od samego początku chciał zrobić tak, żeby wszyscy fani, którzy wesprą ten projekt, mogli w nim wziąć udział. Nie wiedzieliśmy na początku jeszcze, jak to zrobić. Potem wyszło, że na dachu jednego z budynków w Szczecinie, gdzieś tam przy stoczni, rozłożymy 4 duże ekrany i projektory. I ludzie, którzy będą wspierać, będą mogli nagrywać filmiki, a jak śpiewają z nim ten kawałek, do którego będzie teledysk, mogą dać zdjęcia, no cokolwiek. No i generalnie powstał teledysk z fanami, których udało mu się zebrać wszystkich na dachu tego budynku w Szczecinie. No i efekt był całkiem fajny, bo ostatecznie wytwórnia promuje ten teledysk i wybrała go jako singiel, więc powiedzmy, że mu się udało jego małe szachrajstwo. A teledysk jest całkiem fajny, ja przynajmniej jeszcze czegoś takiego nie widziałem. W sensie forma jest bardzo ciekawa, więc jakby co, to zapraszam. Może zaraz gdzieś tam znajdziemy. Okej. Okay. No, poszukam. Wiecie, no znowuż to jest taka sytuacja, gdzie jeżeli moja twarz się pokazuje gdzieś tam za chłopem, który śpiewa, w klipie, który leci gdzieś tam na tych Vivach, Eskach, Rock i nie wiem, innych Rebel TV, no to przecież ja będę zawsze ze swoimi znajomymi. Widziałeś ten klip, ja tam jestem 3:16, nie? Raczej. Znajdę go na tubie, będę go share'ował, na pewno, nie? No i to jest... Wiesz co, nie, gdzieś mi zniknął pasek sieci, a nie ma sieci. No, to raczej nie będzie. To nie będzie. Potem znajdziemy. Na pewno jeszcze może wam puścimy. No więc no, to jest kolejny przykład na to, że jeżeli ja mam szansę interakcji z jakimś, z czymś, co powstaje w wyniku realizacji projektu, no to potem z automatu jestem tablicą ogłoszeniową tego, co powstało, tak? Chodzę wszędzie i pokazuję, mówię. Jestem orędownikiem marki, wprost trzeba sobie to powiedzieć. To jest fajne, to nie jest nachalne, to jest naturalne, więc tak. Strasznie długie, to długo widoczne było to porno zdjęcie. O! A to jest wspomniana właśnie wcześniej przeze mnie gra planszowa Piwne Imperium. I ona jest dla nas właśnie na tyle ważna, że jej sukces ma duże znaczenie w naszej komunikacji z projektodawcami, bo oni nie zawsze chcą i wierzą w to, że to, co my im mówimy, jak mają prowadzić projekt, jest dobrym pomysłem, a tutaj jest w 100% sukces, który jest efektem właśnie tego, jak został ten projekt poprowadzony od samego początku. Tak jak mówiłem, a projekt zakładał, że w 30 dni zostanie zebrane 5200 zł. I zebrał się w 4 godziny, po dobie miał bodajże 200%, no a to jest screen z wczoraj, ma 459% i 23870 to u nas. My zarabiamy na tym 8,5%. 8,5%. Tak, cóż. Tak. Widzę ten błysk wokół. I nagle model zaczyna się. Tutaj. Tak. Znaczy, no już od jakiegoś czasu ogarniamy. Ło, powiem ci, że... Znaczy powiem ci tak, to może trzeba by było na... Trzeba się odnosić na pewno do Kickstartera, który jest czortem absolutnym, nie? W Stanach Zjednoczonych był pierwszym, najmocniejszym, najprężniejszym, jest spółką, córką Amazona, więc jest... Wiesz co, nie znamy etymologii tego, ale... I oni ich tam w pewnym momencie wchłonęli. Tak. No ale no jest to spółka córka Amazona, zaczyna się rozpychać na różne kraje. Nie wiem, czy już weszli, czy za chwilę wejdą do Anglii. Wchodzą tam, gdzie jest możliwość płacenia przez Amazon Payments. Tam, gdzie wchodzi Amazon Payments, tam z automatu może się pojawiać też Kickstarter, bo mają know-how, mają moc.
No i oni naprawdę zbierają takie ilości pieniędzy. No co tu dużo gadać, my patrząc na Kickstartera podjaraliśmy się tym i zrobiliśmy wspieram to, no. Proste, nie? Proste. Proste. Tam działa, tam były zbiórki po wiele milionów dolków. Bo teraz Amazon wchodzi do Polski, tak? To nie jest tak, że... Jeszcze nie wchodzi. ...będą grać lokalni dostawcy, czy to jest ten, który będą globalni gracze? Czy to jednak jest ograniczone prawem, które obowiązuje, podatkami, wiesz co, takimi kwestiami, raczej trudno będzie się przebić. Wczoraj żeśmy pokrótce o tym rozmawiali, też ten temat żeśmy dotknęli, więc ja uważam, że będzie sytuacja bardzo podobna jak z Allegro i eBayem. eBay był strasznie tego sobie życzymy. Tak, strasznie rozpompowany wszędzie, już był bardzo mocną marką w Polsce. Do Polski jeszcze nie dotarł, ale ktoś zaczął dłubać, patrząc na nich, ktoś zaczął dłubać Allegro. No tak, ale podobnie było na przykład z mikrodrogiem Lidl, gdzie też się wydawało, że będzie podobnie jak z Allegro, a okazało się, że mimo wszystko Lidl fajnie wystartował, ale mimo wszystko jednak globalny Twitter jest jednak tutaj zwycięzcą. Więc tutaj bardziej jest pytanie nie o to, czy to będzie przypadek Allegro i eBay, tylko o to, czy w ogóle ten biznes może funkcjonować globalnie i czy globalne dostawcy dla Was wiesz, no zawsze jest, tylko że z Kickstarterem to jest taki problem, że raz, że tam wszystko szaleje, bo ludzie, wystarczy, że dadzą hasło na zasadzie robię kontynuację czegoś, co znacie, dam jeden screen i zbiera milion dolców w 24 godziny. To jest jedna kwestia. Druga, że komercyjni projektodawcy zaczynają się nie wywiązywać ze swoich projektów, bo tam już jest maksymalny szał. Nie wiem, dlaczego, jakie są powody tego, że ktoś, kto wchodzi tam właśnie, jak wspomniany wcześniej Tim Schafer, zakłada, że chce zebrać 300 tysięcy, mimo że ma środki na zrobienie tej gry, którą chce zrobić, która jest projektem, zbiera 4 miliony, jest mega boomem medialnym, bo w sumie od tego się zaczął ten nowy poziom rozpoznawalności Kickstartera na świecie. No potem jest news chyba pół roku temu, że on te pieniądze wydał na co innego, że nie zrobi tego projektu. No to jest nieporozumienie. Nie? To pewnie była jakaś zimna kalkulacja, nie? Bardziej mu się opłacało przegarnąć te 4 miliony, zapłacić jakieś kary. Poza tym jest taka... Może tak to było. Poza tym jest też taka sytuacja, o której opowiadał właśnie Robert, twórca gry The Few. On w tym samym czasie założył projekt na Kickstarterze, taki sam, jaki założył u nas. Na Kickstarterze się nie udało, u nas się całkiem nieźle udało. I to nie znaczy, że jesteśmy lepsi niż Kickstarter, bo to nie ma się co porównywać. To znaczy to, że na Kickstarterze jest tych projektów już tak dużo, że te nowe toną. Trudno je znaleźć i taki projekt, nie wiem, polski jak The Few, nie będzie to miał racji bytu. Plus jeszcze wchodzi jakaś kwestia jakichś lokalnych tematów. My na przykład będziemy robić kontynuację takiej kultowej polskiej gry jeszcze z Amigi 500, Franco 2. Znaczy Franco 2. Następny slajd. Tak, następny slajd. No to zaraz. Będzie muza. I teraz pytanie, jaki taki projekt ma szansę na Kickstarterze? Myślę, że żadne, bo dla nich nie będą wiedzieć, o co chodzi. Więc no, raz, że jakieś tam regionalne tematy, dwa, że Kickstarter wchodzi w jakąś nową epokę crowdfundingu, tą gorszą, tą, gdzie dzieją się rzeczy, które się dziać nie powinny. No i tego się trzymajmy, żeby... Pokaż filmik. To jest właśnie też fajny efekt tego, jak fajnie media reagują na właśnie crowdfundingowe tematy też w Polsce. I to jest też projekt, który my żeśmy przygarnęli do siebie i trochę go zainicjowali. Z racji tego, że zastanawialiśmy się, co się najlepiej realizuje na Kickstarterze, wyszło, że gry. No to stwierdziliśmy, że warto będzie, żeby pokazać Polakom, że możemy to zrobić też w Polsce. I okazało się, że twórcy najbardziej kultowej polskiej, jednej z pierwszych gier jeszcze z czasów Amigi są ze Szczecina. Więc jako, że my też jesteśmy ze Szczecina, no to odnaleźliśmy ich, zaproponowaliśmy im to. Bardzo im się to spodobało, no i teraz realizujemy ten temat. Jeszcze w tym roku się ma projekt tej gry odpalić. Oni przed odpaleniem i jak już dogadaliśmy ten temat, że robimy to u nas, zrobili tam 40-sekundowy teaser. I po tym, jak ten teaser z informacją, że projekt będzie u nas wylądował w internecie, mieliśmy w ciągu doby w zasadzie 40 publikacji i wszystkie w zasadzie pierwsze strony polskich największych portali. I branżowych, komputerowych, i Onety, i te wszystkie tam te większe informacyjne, więc myślę, że potencjał w tą stronę też, żeby pokazać, że mimo że Kickstarter jest potężny, to w Polsce też się da zrobić, jeżeli się to dobrze zaplanuje, jest konkretny.
No media poczuły właśnie to połączenie, nie? Tego, że wreszcie finansowanie społecznościowe w Polsce wreszcie jest, wreszcie działa, wreszcie jest ktoś, kto robi to na poważnie, a nie bawi się gdzieś tam, to już nie czasy garażu, ale gdzieś tam na strychu, to jedno. No i drugie, że został podniesiony temat gry, która rzeczywiście była dawno temu mega hiciorem, ludzie w to upali po cichu, młodzi upali przed rodzicami i tak dalej, bo ona była dość hardkorowa. No i jakby połączenie tych dwóch elementów, takiego właśnie hitu sprzed lat i finansowania społecznościowego i możliwości zrobienia remake'u właśnie w tej formule, media podłapały po prostu super, nie? Poza tym dla nas fajna sprawa, bo ja dużo godzin życia dawno temu na tej grze straciłem, powiedzmy, a znaleźliśmy ludzi, którzy już nie byli w branży, zaproponowaliśmy im to i oni, kurczę, ostatnio do nas piszą, mówią, że super, że w ogóle teraz widzą perspektywę tego, żeby wrócić do zawodu. Ja mówię, to jest w ogóle świetna sprawa, w sensie wróciło to do nas w takiej formie, której się nie spodziewałem i jako, że jestem fanem tej gry, to dla mnie to jest najlepsze, co się mogło zdarzyć, więc myślę, że na pewno się projekt zrealizuje, a to są takie bonusy, które zyskujemy. Dobra, to filmik pokażemy. Jest. Uwielbiam nasze multimedia. Są lepsze od nas. No, na pewno. Okej. Okay. No, jak nie znacie pierwszej części, bo ktoś kojarzy ten temat, Franko? Kojarzysz. I co, fajny filmik? Znaczy oni też zmienili ten temat właśnie też, idąc tematem, o którym Maciej wspominał, właśnie Proof of Concept. Dostali bardzo dużo hejtu w internecie, że poszli nie w tą stronę, w którą mieli, więc troszeczkę tam rzeczy zostało pozmienianych. I to jest też fajne, że cała kwestia projektu dała możliwość graczom na wymodelowanie tej gry na taką, jaką w zasadzie będą chcieli. I oni później dalej też w opcji wsparcia, jak już projekt odpali, też będą mogli być postacią w grze, będą takie właśnie elementy interakcji. Wiecie co, bo to jest, sytuacja jest o tyle tutaj inna, że tu jeszcze nie ma projektu, a już mamy działanie finansowania społecznościowego na plus potencjalnego projektu, bo powstał teaser, został wrzucony do sieci, mnóstwo ludzi się wypowiedziało na ten temat, no i autorzy, którzy robią tą grę, już dostali zwrotkę, słuchajcie, nie idźcie w tą stronę, bo jak to zrobicie, no to my nie będziemy w to grali. Zanim jeszcze wykonali jakąś pracę, nie muszą robić kroku w tył, tylko tak naprawdę zaczynając, już wiedzą, w co powinni się wstrzelić, żeby uzyskać najlepszy odbiór u potencjalnych grających później. No to już jest, no my to tak czujemy, to jest fenomen trochę tego finansowania społecznościowego, że nawet na takim etapie, gdzie jeszcze nie ma projektu, już jest w stanie finansowanie społecznościowe działać dobrze na ten potencjalny przyszły projekt. Nie? Mhm. Jeszcze w tym temacie, my od samego początku mieliśmy i z inwestorem i z różnymi ludźmi rozmowę na ten temat, czy finansowanie społecznościowe z racji tego, jaka jest natura Polaków, tak przynajmniej nasz inwestor twierdził jeszcze wtedy, że to się nie uda. A my od samego początku żeśmy walczyli z kwestiami takimi, że w zasadzie to cały czas funkcjonuje, tak? Bo jeżeli mamy na skalę globalną takie inicjatywy jak WOŚP, no to Polacy są w stanie współpracować, żeby robić fajne rzeczy. Idąc od mniej charytatywnych i ideologicznych kwestii, na przykład, nie wiem, w kwestii muzyki, cały czas pojawiają się nowy talent show i ludzie wysyłają jak owieczki SMS-y, żeby dać możliwość komuś, kto im się podoba, wydać płytę, zrobić karierę i tak dalej. Pieniążki nie idą do tych ludzi, tylko idą gdzie indziej, a twórcy są tak przerabiani, że na końcu dostajemy produkt, jeżeli w ogóle się pojawia, który w ogóle nie przypomina tego człowieka, na którego na początku się wysyłał SMS. A droga w crowdfundingu jest całkowicie inna. Przychodzi twórca, który chce wydać płytę, on sam ją wydaje sobie szefem, wydawcą, wszystkim, jeżeli ktoś uwierzy w jego muzykę, kupuje jego płytę w przedsprzedaży i jeżeli odpowiednia ilość osób w to uwierzy, to on wyda tą płytę i ta płyta będzie dokładnie taka, jak on chciał. I dokładnie taka sama, jak obiecywał na początku. Przynajmniej, że na pewno jest możliwość, że zmieni nagle pomysł i nagle troszeczkę inną płytę,
ale na pewno obcinamy tych wszystkich pośredników, którzy sprawiają właśnie w branży muzycznej, że później te wszyscy członkowie talent show stają się tak dziwnymi tworami. To Kazik śpiewał, nie? Mój wydawca jest złodziejem. Tak. No, więc wycinamy, tak? Wycinamy. Ja słucham Kazika od dawna, więc może być tak, że to jest też trochę stąd się wzięło to skracanie tego modelu w muzyce. No niech będzie. Niech będzie, że Kazik też nam przyświecał. No tyle, no chyba tyle chcieliśmy wam powiedzieć. Jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie. Więcej multimediów nie mamy, niestety. Teraz uratujemy internet i postaramy się ten teledysk z Damiana Łukadzio pokazać. Ale no, my generalnie zawsze mówimy o crowdfundingu, ale bardziej preferujemy opcję interakcji z ludźmi i tych pytań, bo możemy sobie mówić, a tak naprawdę niekoniecznie odpowiemy na wszystkie wasze pytania, jeżeli takie macie. Więc no, o podatkach nie będziemy mówić. Podatkach. Więc jeżeli macie, to dawajcie. A ja poszukam. Poka. Dobra, to ja mam pytanie o to, jaki był wasz największy projekt na Wspieram To. Największy w sensie, nie wiem, kwotowym, albo niekoniecznie tylko kwoty zebranej na Wspieram To, ale w ogóle jakiegoś efektu takiego końcowego, coś takiego dużego. Wiesz co, ja powiem tak, zawsze były projekty, które zatrzymywały się tak w okolicach 14-16 tysięcy i ostatnio właśnie ta planszówka pod względem kwoty i pod względem szybkości pobiła te nasze rekordy, więc myślę, że mam nadzieję, że to jest pierwsza z kolejnych. Ja chcę tylko powiedzieć, że tak, do końca roku będzie się bardzo dużo działo u nas na serwisie, warto by było to obserwować, bo gdybyś w styczniu zapytał dokładnie o to samo, to prawdopodobnie powiedziałbym ci, 1-0 więcej, jeżeli chodzi o wielkość projektów, więc pod koniec roku u nas będzie naprawdę szał na serwisie. Mamy kilka takich fajnych tematów, które w zasadzie potrzebują tylko tego ostatniego dotknięcia, tej wisienki. Odpalamy takie projekty, które wprowadzą nas na zupełnie inny poziom konkretności tych projektów, rozpoznawalności marek, które będą się u nas w tych projektach pokazywały, instytucji i tak dalej, bo tych projektów jest kilka. Ja myślę o kilku i mi się tam kotłuje w głowie, a nie bardzo chciałbym powiedzieć, co to dokładnie będzie, żeby nie wyskoczyć z bloków za wcześnie. Natomiast no, będzie bardzo konkretnie i te kwoty będą zupełnie inne niż do tej pory, z czego się cieszymy. Ja myślę, że tak jak Maciej mówił, mimo że nie możemy powiedzieć i w sumie nawet nie chcemy jeszcze, ale właśnie do końca roku będzie 6 projektów, które myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że wzniosą polskie finansowanie społecznościowe na nowy level, bo to są naprawdę dużo rzeczy i my się nie możemy doczekać, aż się odpalimy, ale na pewno jak odpalimy, to będziecie wiedzieć. Mój ten. Ja chciałam zapytać, jak wygląda wspieranie projektów lokalnych. To znaczy, jeżeli ktoś ma pomysł na jakąś fajną kawiarnię i po prostu będzie, ona działa tylko i wyłącznie w jednym mieście. Czy takie projekty też mają szansę? Ja powiem tak, no to zależy, jaka jest grupa docelowa, jaka jest kalkulacja tego, czy no właśnie taki pomysł lokalnie znajdzie odpowiednią ilość osób. Mieliśmy taki projekt, którego nie chcieliśmy odpalić, to był projekt Flagi na koncert, na pierwszy koncert Bon Jovi w Polsce i tam oni chcieli zebrać w 14 dni chyba z 6 tysięcy złotych, a same progi wsparcia to były na przykład za 300 zł status na forum fanów Bon Jovi. My stwierdziliśmy, że to się nigdy nie uda, no bo kto zapłaci 300 zł za status na jakimś forum? No, zebrali w 2 dni, więc dobrze przekalkulowali zaangażowanie fanów Bon Jovi na taki projekt, więc myślę, że to tak samo właśnie jak mówisz z projektem lokalnym kawiarni, czy jakieś tam inicjatywy stricte lokalne. Jeżeli jest realna szansa, że będzie odpowiednia ilość ludzi, która się zaangażuje w ten projekt, to jak najbardziej. Odnośnie takich absolutnie już lokalnych projektów, nie widzę cię za czupryny, takich absolutnie lokalnych projektów. Mieliśmy taki projekt, który był dość dziwny, bo taka jednostka półsamorządowa zbierała w swoim projekcie przyjaźni dwóch małych miejscowości, zbierała na zrealizowanie projektu
takiej wisienki właśnie na torcie jakiegoś projektu tej przyjaźni. Oni zbierali na zrobienie armaty. Armaty, a to dlatego, że to był symbol jakby waśni dwóch miejscowości. Ona, te waśnie zaczęły się właśnie od czegoś takiego, co oni nazywali bitwą o armatę. Gdzieś tam coś się działo bardzo dawno temu, te dwie miejscowości się okładały między sobą o jakąś armatę. No i teraz po latach te waśnie były, gdzieś tam po cichu zawsze wyglądało to tak, że jedni na drugich gdzieś tam po cichu podszeptywali, jak się spotkali gdzieś w ciemnych zaułkach, to już nawet nie tylko podszeptywali. No i jakby ta sytuacja między tymi miastami wyglądała w taki, a nie inny sposób. No i ktoś się wziął za to, żeby coś z tym zrobić, żeby pokazać, że te miasta potrafią współpracować i tak dalej. I symbolem końcowym tego miała być armata. No i oni nazbierali na tą armatę jakoś, nie wiem, oni zbierali chyba około 5000. Nazbierali na tą armatę, mimo że to są ludzie z tych miast, tak? A tu trzeba mieć świadomość, że społeczności tych miast były nieduże, tam po 15-20 tysięcy mieszkańców każde z tych miast, więc biorąc pod uwagę fakt, ile z nich to byli za młodzi, ile za starzy, a ile nie ma dostępu do internetu, no to tak naprawdę oni mieli bardzo niewielką garstkę ludzi, którzy mogliby brać w tym udział, no ale zaangażowali się, zrobili akcje gdzieś tam w tych miejscowościach, gdzie tylko mogli, no i nazbierali na coś tak dziwnego, bardzo lokalerskiego, pewnie mało zrozumiałego dla ludzi z zewnątrz, tak? No ale dali radę to zrobić, nie? I to jest bardzo dziwny projekt, a mimo wszystko udał się. Okay. Jednak coś mamy jeszcze. Jednak mamy jeszcze. Co lepiej, chyba. Pieniędzy na ten projekt?
Jestem orędownikiem. Tam były dobre historie, oni się też nie wpasowali, bo chcieli tego dnia przed czy po to czy tak, to że powiedzmy z Przecinem był Bioshow, był mega te pokazy projektów. Nie myśleli, że to będzie tego dnia. Myśleliśmy, że to jest dodatkowy budżet na to był z naszej strony, ale no, niestety pomylili. Trudne trzy były różne i koniec. To jest Fire Show? No, następnego dnia. No i tam był cały dach, w ogóle to jest dość ciężki temat, bo tam wszędzie były pionowione i pamiętam, że ktoś tu zrobił kamerzyste ujęcie Matej Psowskie naokoło i biegnie ze Steadicamem cały obudowany. I niestety zapomniał, że będzie pionochron i wywinął orła, a kamera we wszystkie strony się rozpadła. Dramat. Nie było ofiar. Był tylko jeden problem taki, że założenie było takie, że klip powinien być kręcony, jak się zrobi ciemno, a im bardziej się ciemno robiło, tym trudniej było Damiana znaleźć na tym dachu, bo on ginął. Ale to tak. Znaczy my sobie tak żartujemy, ale tak drogą ścisłości Damian jest naszym człowiekiem, który najwięcej żartów rasistowskich nam mówi, które w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć, skąd bierze, na pewno sam gdzieś słyszy, ale jest bardzo, bardzo... Pozwolamy sobie na jedno z naszym kumplem od lat, nie tylko dlatego, że jest teraz z nami. Tak. Znamy już kupę lat. Więc pozwolamy sobie więcej niż projektami. Nie bójcie się, nie robimy tego w każdym. No tak. No i responsywność tego teledysku też była mega, bo każdy z tych osób, która wspierała ten teledysk i była w nim, czy była na końcu w napisach, gdzieś tam go szerowała, publikowała, a wszystkie osoby związane z Damianem i tak dalej, przez Nergali i wytwórnie i tak dalej, więc było całkiem fajnie. I właśnie nasze zadowolenie dodatkowe, że wytwórnia, która na początku nie chciała w tym pomagać, na końcu stwierdziła, że to jest fajna inicjatywa i oczywiście warto. Więc ten, tak. Okej. Okay. Jakie są wasze najwyższe wartości i misja Wspieram To? Bo z tego, co mówiliście, to tak zrozumiałem, że takie hasło, klucz to jest budowanie projektów na zasadzie wzajemnej wdzięczności. Projekt, mm-hmm. Hasło, klucz, wdzięczność. Mm-hmm. Nie wiem, czy dobrze to odbieram, czy... Ty mówisz o układzie projektodawca wspierający, a mówiąc o idei Wspieram To, to raczej powinniśmy mówić o tym, co my chcemy robić, robiąc Wspieram To. No, dla nas bardzo istotną rzeczą jest to, żeby dać miejsce, gdzie ktoś, kto ma fajny pomysł, mógł ten pomysł zrealizować. Jeżeli jest w stanie zajawić tym pomysłem ludzi, no to niech robi, niech on ma takie miejsce, żeby nie musiał iść do banku z wytartymi kolanami i z kruchą w karku, prosić o jakąś kasę, czy nie musiał szukać inwestora, tłumaczyć się ze wszystkiego i tak dalej, zbierać papierów. Jeżeli ma ktoś fajny pomysł, jeżeli jest w stanie go sprzedać ludziom, tak po prostu i ludzie to kupują, no to jest nasza idea, ułatwić to, dać to miejsce po prostu dla wszystkich, tak? To my nie ograniczamy w żaden sposób. No jeżeli to nie krzywdzi kogoś, nie jest to fun my life, o czym mówił Marcin, no to po prostu wszystko przechodzi u nas i to ludzie weryfikują, tak? To crowd jest od tego, nie my. Ja myślę, że nie wiem, ja zawsze chciałem też sam dla siebie mieć takie miejsce, gdzie ile z was miało pomysły, które gdzieś tam leżą w szufladzie. No ja miałem sporo i widziałem, że dużo ludzi, których też gdzieś znam, też ma taki problem. A tak jak mówiliśmy na początku, to jest takie naturalne i nie ogranicza ludzi tym elementem finansowym i może zarazem wywołać i zbudować jakąś fajną społeczność wokół fajnego pomysłu, może pozwolić, żeby świetne pomysły, które mogą bardzo mocno wpłynąć na rzeczywistość, mogły powstać bez tego, że ktoś ma jakieś, nie wiem, fajne dojścia czy bogatych rodziców, tak? To właśnie takie wyrównanie troszeczkę szans. Dla nas najlepszą ostatnim czasem odpowiedzią na to, że ta misja, z którą się identyfikujemy i dla której to powstało, bo gdybyśmy chcieli robić to dla pieniędzy, to byśmy wybrali trochę łatwiejszą drogę i łatwiejszy pomysł na realizację. Bo
crowdfunding od samego początku, tak jak mówiłem, i z inwestorem, żeśmy przez rok w zasadzie walczyli, żeby oni uwierzyli, że to jest możliwe. Teraz już wierzą, a zaraz będą wierzyć jeszcze bardziej, ale no. Jak byliśmy ostatnio właśnie w sali kongresowej i właśnie tak jak wcześniej mówiłem o projekcie gry planszowej i 129 osobach, które tu uwierzyło. Tam byliśmy na forum młodzieży przedsiębiorczej właśnie w sali kongresowej. No i my tak sobie wysokolotnie właśnie powiedzieliśmy, żebyśmy przenieśli te 129 osób na 1500 osób, które tutaj przyszło, są młodzi, przedsiębiorczy i mają mega pomysły, w które już nie ludzie jeszcze na tym etapie niekoniecznie uwierzą, niekoniecznie będą chcieli ich wspierać i dać im pieniądze. I myśmy tam taki slajd, który w sumie zrobiłem w Krakowie, w Hackerspace'ie, że nigdy nie jesteś za młody, żeby zmieniać świat. I właśnie przełożenie tego, tych 129 osób na te 1500, które na pewno miało wiele pomysłów, żeby coś zrobić, jest właśnie tą możliwością i to jest myślę dla mnie tym najważniejszym elementem misji tego, że chcemy nam się to robić. A po tym spotkaniu miałem chyba, znaczy po tej prelekcji mieliśmy chyba 40 młodych osób, które nas zarzucało pomysłami i niebawem coś będziemy z nimi robić, więc fajnie, że mieli okazję i fajnie, że może ich projekty się zrealizują i może coś zmienią. Ile trwało od momentu, kiedy startowaliście z projektem, do momentu, kiedy mieliście pewne czy jakieś potwierdzenie, że to się uda, to nie upadnie, tak będziecie w stanie jakoś utrzymywać ten projekt, tak? Że... Mhm. Ale mówisz o... Mówisz o wspieram to w całym projekcie, tak? Czy wiesz, no my jako... Wiesz co, my sobie najpierw w ogóle, zanim zabraliśmy się za to, no to oczywiście jaraliśmy się Kickstarterem, tym co się tam dzieje, nie? I staraliśmy się zastanawiać nad tym, jak to się przełoży na Polskę. Czy da się to zlokalizować tutaj, czy ludzie rzeczywiście są okej. No i tu przychodziły nam do głowy właśnie powiązania z WOŚP-em, z tym, w jaki sposób ludzie potrafią się zebrać zawsze podczas tych finałów, nie? To jest wtedy wow, straszne. Przez nie wiem, który 20 finał chyba w tym roku, tak? I co roku jest rekord, co roku jest rekord, coraz bardziej zaangażowani są ludzie w to. Polacy są po prostu masakratorami takich sytuacji, gdzie trzeba się po prostu zebrać w siebie, bo jest jakaś ideologia i jedziemy wtedy, nie? To jest taka nasza husarska dusza od zawsze, Polaków. No i tutaj jest dokładnie to samo, nie? Jest jakiś fajny pomysł, trzeba komuś pomóc, no to jazda, no i to widać u Polaków, że chcą w ten sposób działać. No i my zakładaliśmy, że to właśnie w ten sposób zadziała. No plus oczywiście staraliśmy się przenieść w jakiś sposób na nasze podwórko ten potencjał, który był w Stanach. No staraliśmy się to liczyć. No jak można policzyć wartość rynku, który nie istnieje w Polsce, żeby wiedzieć, w co tak naprawdę się ładujemy. No bo przecież szukając pieniędzy u inwestora musieliśmy się nad takimi rzeczami też zastanawiać. No więc zrobiliśmy prostą rzecz. Informacja oficjalna o tym, jaka jest wartość rynku crowdfundingowego w Stanach przez parametr ilości mieszkańców, przez parametr poziomu zamożności i wyszła nam jakaś tam wartość rynku finansowania społecznościowego w Polsce. No i stwierdziliśmy, no tu jest gdzie podreptać, nie? Tu jest miejsce dla kilku nawet platform. No i pojechaliśmy wtedy od razu ostro z koksem właśnie do naszego późniejszego inwestora, a wtedy to jeszcze był proces preinkubacji, był mentor, który nam pomagał albo i przeszkadzał chwilami, człowiek, który nie do końca wierzył w to, co robimy i musieliśmy też z nim przewalczyć. On miał nas popchnąć do przodu, a tak jakoś... Czy no był taką... łamał prawa fizyki, nie? Był jedyną kulą u nogi, która szła przed nogą, a nie za nogą, nie? No. Więc, no i był taki, no i z nim też musieliśmy sobie poradzić. Były te problemy takie ideologiczne, które były ciężkie. No były oczywiście problemy, żeby zapiąć model finansowy i szukanie jakichś dodatkowych źródeł przychodów i tak dalej, bo na początku było wiadomo, że będzie mało projektów, w związku z czym, a koszty od razu dość spore. No więc żeśmy nad tym walczyli, aż w końcu okazało się, że dla inwestora to jest okej, dla nas to jest tym bardziej okej. No i zaczęliśmy działać wtedy aktywnie, nie? To, tak pokrótce to w ten sposób wyglądało. Było tej walki sporo.
Na początku trochę tak, później znalazł się prywatny inwestor, który też teraz jest naszym tam jednym ze wspólników. No a potem, mówię, obserwując to, co się dzieje w Polsce i to, jak nasza wizja się do tego ma, właśnie była ta różnica, że nie chcieliśmy tego robić jako portal, który będziemy robić po godzinach, tylko chcieliśmy to robić full time i to w zasadzie jest teraz nasze jedyne zajęcie, którym się zajmujemy, właśnie dzięki temu, że znalazł się inwestor. Więc tak, mógłbyś mi przypomnieć pytania, bo się zagubiłem w własnych myślach. No myślę, że na początku gdzieś 3,50, tak, na Red Bulle, nie. Wiesz co, na początku z jakichś tam tych mniejszych się zbierało gdzieś z 50 tysięcy. Jakoś tak. 50. No tak, to, tylko 50, no, na początku było ciężko, ale też to tak jak ze wszystkim, my się cieszymy, że firmy i różni ludzie, z którymi chcieliśmy współpracować na początku, a żegnali się z nami uśmiechem, że to jesteście nienormalni, to nie wyjdzie, teraz sami się do nas zgłaszają, że chcą i to jest fajne. No dobrze, nie, no ja się cieszę, ale to jest fajne, że oni zrozumieli, że to ma sens i my też od początku wiedzieliśmy, fajnie, że oni uwierzyli. To dzięki temu teraz będziemy mogli robić na większą skalę fajne, myślę, rzeczy. A z najdziwniejszych projektów, które się u nas zrealizowało, ktoś kojarzy Rockiego i pierwsze części Rockiego, jak Rocky ćwiczył na krowiej potuszy? No to w Chłodni, no to jeden z pierwszych projektów, bo odpaliliśmy platformę z 10 od razu, żeby nie było puste, był projekt worka bokserskiego, który... Tak, pokażę. Jest, pedagog. Czy ja mam ci oddać internet? Tak, oddaj mi internet. Gdzie już to podróżę? No tak, to był specyficzny projekt, on tak naprawdę ruszył z nami. My mieliśmy takie założenie, które sami sobie w ten sposób poprzeczkę ustawiliśmy i też potem pilnował tego nasz inwestor, żeby portal nie startuje pusty, żeby pokazać, że jesteśmy, że jest miejsce na projekty, ale od razu wystartowaliśmy z 10 gotowymi projektami. Między innymi właśnie był projekt Bifa, mięcha do bicia. Może by było śmiesznie, bo też jakieś dodatkowe rzeczy. Firma, która była ten projekt, a drugi fajny projekt. No masz pokazać. To powiedz, to wiesz co. No z OWO i... A właśnie, no bo tak, bo pomysł na tego Bifa powstał w takiej agencji kreatywnej. Oni robią bardzo różne rzeczy. Między innymi zrobili z nami tego Bifa, ale równolegle robili coś, co się nazywało OWO. Bardzo ciekawa sprawa. A OWO to jest taka ekologiczna urna, w której to można złożyć swoje prochy, posadzić sobie w tym jakieś drzewko bonsai podobne coś. Tak. Tak. I jestem kasztanem na przykład, nie? Generalnie nie mieli problem z tym, żeby w ogóle wejść. Zyskali fajny rozgłos dzięki właśnie temu The Beef, tego zaraz pokażę. Temu Beefu. Do Mediolanu na targi designu. I w ogóle dostali mega dużo propozycji inwestycyjnych, więc cały projekt, bo to niebawem się pojawi, to komercyjny projekt. Trzeba im przyznać, że są naprawdę niesamowici, nie? Teraz zrobili coś, nie pamiętam jak to się nazywa, bo to ma jakąś tam swoją własną nazwę. Jest hajka. To jest po prostu pościel, tylko po prostu pościel brzmi słabo, a jeżeli zobaczylibyście jak ono wygląda, to wygląda jak słoma, jakby się położyć w słomę, rzucić i przykryć się słomą. Ma taki nadruk, który wygląda jakbyśmy się rzucili w słomę po prostu i zakryli taki wiejski klimat. Wygląda świetnie, więc... Jest ultra designerskie, są... Oni się nazywają Dizeno, a to pościel się nazywa Hajka. To ktoś tu chyba rachunków nie płaci. Nie. I teraz cała Polska o tym wie. Miliony. Gącie, żeby powiedział. Kim jesteś? Korporacja Arbor. Wyspę.
już dawno zgubił się. No nie, już wszystko jest, tylko się połączy jeszcze. Właśnie, da się wszystko. Mrygało światło w międzyczasie. Yeah. Ale tutaj coś tak, się nie jest. Bo nie mogłem się przemieszczać. W ogóle wiecie, to też jest agencja szczecińska i o tyle fajne rzeczy. Widzieliście wcześniej ten filmik z żarówą. Był nagrywany. Wow, to wygląda tak mniej więcej. To jest polskie? Nie, to jest polski. A daj filmik. Ale multimedia, wiesz. Multimedia. Mamy taki w biurze. Jest kolosalny, jest przesadzony. Hardcore. To jest w ogóle śmieszne, bo oni do tego filmiku zrobili prototyp, który był chyba 3 razy za duży i raz, żeby nie mogli wnieść, a potem zdjęcie nie odboksuje, to chyba jakoś monstrualny jest. Czy oni też mieli problem, żeby to wypełnić, nie? Bo tam tego wsypu to byłoby chyba za 1 500 000 zł, więc nawrzucali tam jakichś starych szmat cudów, żeby tylko nagrać ten filmik, nie? Tam i pościel jakaś i coś. Jeszcze nie ta hajka, tylko taka ich po prostu, nie? No wypełniali czym się dało, śmieję, że kamieni nawrzucają. No to była pierwsza abstrakcja, mi chyba miesiąc na zebranie 5000, zebrali 5120, byśmy zadowoleni, że takie chore coś się... To było najgorsze, właśnie jak przychodzi taki projektodawca, jest ten moment, gdzie siadamy, mamy porozmawiać, co tam właśnie z tymi pierwszymi, co to będzie, oni nam mówią, nie możemy się powstrzymać, żeby się śmiać, a dopiero po paru godzinach zrozumiałem, że jeżeli trafimy do fanów Rockiego, nie tylko w Polsce, tylko na świecie gdzieś i tak dalej, to może być naprawdę nieźle. Taki worek? No czy on tam, zobaczę, tam były progi wsparcia, 3. Tak. Jak wygląda u was zgłaszanie projektu? To jest tak, że wsiadacie do tego rozmawiacie, czy to jest w jakiś sposób to jest zautomatyzowane? To jest bardzo różne. Jest zautomatyzowany, w sensie jak to jest jakiś projekt, nie, że niektóre są dla nas mniej ważne, wszystkie są dla nas tak samo ważne, jeszcze na tym etapie, gdzie wszystkie pamiętamy i możemy w miarę je tam oglądać i to wszystko jeszcze jest w takich liczbach właśnie, które nas nie ograniczają. No i wiadomo, jak jest jakiś duży projekt, który wymaga też, żebyśmy porozmawiali z tym projektodawcą o jakiejś tam strategii, którą będziemy się poruszać i posługiwać z tym projektem, to staramy się z nim spotykać. Staramy się z nim spotykać, no wiadomo, no nie jeździmy po całej Polsce i nie spotykamy się z każdym jednym, ale jak są jakieś takie większe rzeczy, to musimy. Niektóre projekty pojawiają się u nas. Jak zaczynaliśmy, to bardzo się staraliśmy, szukaliśmy potencjalnych projektodawców i tak dalej. To była jakby praca po naszej stronie, po stronie pracowników, żeby trzepać internet, gdzieś tam dowiadywać się, że ktoś ma fajny pomysł, ale nie bardzo wie, jak to sfinansować, więc wchodzimy i ratujemy sytuację. I to był ten kierunek, który był na początku, bo nikt o nas nie wiedział i my musieliśmy przekonywać, słuchajcie, damy radę, to działa tak i tak, to jest legalne, bezpieczne, tak, transparentni jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. I tutaj było więcej pracy po naszej stronie, żeby doszło do tego momentu, kiedy ktoś mówi, dobra, robimy projekt. Tak było między innymi też, jak pojechaliśmy na pierwsze targi gier, to my chodziliśmy po stoiskach ludzi, którzy robią gry i pytaliśmy, czy nie chcieliby z tego zrobić projektu u nas. Sytuacja się o tyle zmieniła przez ten czas, który walczymy już z tym finansowaniem społecznościowym. Zmieniła się o tyle, że nie wiem, tam tydzień temu byliśmy w Poznaniu na największych targach gier na PGA i do naszego stoiska podchodzi chłopak, który potem się okazało miał świetny pomysł na grę, naprawdę będzie super projekt, ale on podchodzi taki skruszony i mówi, jak tam się do was dostać, co trzeba zrobić, żeby u was założyć projekt. Zmienia się trochę odbiór, ludzie zaczynają już na pewno w tym środowisku growym,
już zaczynają nas rozpoznawać, wiedzieć, że tutaj się udaje, że tu można coś takiego zrobić, a jakby z drugiej strony podchodzą do tego, chcieliby, ale nie wiedzą za bardzo jak i zastanawiają się, czy rzeczywiście to, co my dajemy jako platforma, czy to jest tak po prostu dostępne dla wszystkich, czy tam gdzieś są jakieś kruki, coś takiego, nie? Ale już nie ma tej sytuacji, gdzie to my wychodzimy z inicjatywą i szukamy, i tłumaczymy, i prosimy, i tak dalej, tylko jest raczej w drugą stronę. No i z tego się cieszymy, no co tu dużo gadać, no. Diamentem. No, to znowu czekamy na jakieś pytanie trudne, albo mniej trudne, albo jakieś łatwe. Cześć. Już tylko dorzucę i dam ci też mikrofon za sekundkę, bo było pytanie o wartości, jakie chcecie prezentować i może bym uderzył temat z drugiej strony, mianowicie biorąc pod uwagę całe to środowisko crowdfundingowe, z czym wy nie chcielibyście być kojarzeni i z czym jesteście bardzo ostrożni, robiąc to, co robicie, żeby was nie postrzegano w jakiś sposób i co to jest, bo podejrzewam, że są takie rzeczy na pewno. Bardzo podobnie, jaka to jest branża. Znaczy, no na pewno założyliśmy sobie, że nie będziemy próbowali migrować i jakoś rozpychać się w rynku takich projektów, które są non-profit, bo są serwisy, które robią to już za nas, serwisy, które pomagają ludziom, pomagają organizacjom i tak dalej. I bardzo szanujemy ich pracę, oni byli przed nami, niech oni to robią, robią to dobrze, bardzo często już od lat to robią, więc to są takie przestrzenie, w które wchodzimy tylko wtedy, kiedy ktoś naprawdę chce, żebyśmy to zrobili, albo on chce, żeby robić to z nami, a nie na tamtych platformach, no z różnych przyczyn. Więc to nie jest kwestia obaw, tylko jakby takiej higieny może tego środowiska, zbiórek na jakiś cel. To jest jedno, a czego się boisz? No na pewno żadne projekty, które mogą wywoływać jakieś negatywne emocje, które, nie wiem, szerzą nienawiść, jakieś poglądy mocno radykalne i tak dalej, takich rzeczy byśmy nie chcieli. Mieliśmy parę projektów, nawet nie chcę mówić, ale właśnie ten projekt z rzekomym członkiem katastrofy smoleńskiej był takim bardzo dziwnym, bo tam było mnóstwo złych emocji i dobrze. Na pewno nie chcielibyśmy bawić się w jakąś politykierkę albo coś takiego. No chcemy być możliwie neutralni na każdym gruncie. I to jest też coś, na co bardzo zwracamy uwagę, żeby nie być posądzonym o stronniczość w różnych tak naprawdę dziedzinach, bo to może się przejawiać w różnych miejscach. No i tutaj za każdym razem, jeżeli trafia się coś takiego skrajnego, no to naradzamy się, czy to nie będzie tak, że ktoś nas pociągnie na swoją stronę, a potem będzie starał się użyć, no bo już tak naprawdę trochę staliśmy się marką, jesteśmy rozpoznawalni, z czego się cieszymy, no i teraz musimy zacząć uważać na to, żeby ktoś nie użył nas jako narzędzia. My jesteśmy narzędziem, ale nie do tego, żeby komuś pomagać w ustawieniu się po swojej stronie barykady, tylko po to, żeby pomóc komuś realizować projekty. I to jest coś, czego ja osobiście się bardzo boję, no i my nad tym pracujemy, żeby takich sytuacji nie było. Okej. Usatysfakcjonowany, tylko tak podsumuję, że to zdanie, nie chcemy być postrzegani jako non-profit, to zdanie, które mam wrażenie, że w wielu organizacjach w branży byłoby zdaniem bardzo potrzebnym. Dobra, oddaję. Ja chciałam zapytać o promocję tych projektów, bo mówiliście, że projekty przy samym starcie już zyskują dużo publikacji w sieci, promocje i tak dalej. I chciałam zapytać o to, czy wy podejmujecie, jako Wspieram to, jakieś działania promocyjne poza tym, że ten projekt pojawia się u was. Czy wy jakby wychodzicie z inicjatywą i wspieracie promocje na zewnątrz? Wiesz co, no my mamy taką politykę i takie wewnętrzne przeświadczenie, że to, co robimy, sprawdza się. Na to chodzi o to, że my promujemy tylko i wyłącznie projekty. Nie promujemy siebie, nie staramy się jakoś rozmuchiwać naszej marki, a to dlatego, że to już jest sprawdzone, to już mamy proof of concept tego, że jeżeli promujemy projekt, ten projekt się udaje, no to praktycznie 100% tego sukcesu projektu jest przenoszony na nasz sukces, na naszą rozpoznawalność, w związku z czym tak naprawdę wszystkie siły, wszystkie środki są kierowane na promowanie projektów. No i tu Marcin się wyrywa już, bo to jest jego brocha.
wyrywa się do tego, żeby powiedzieć, w jaki sposób robimy, bo to jest wielotorowo, wielokanałowo, wielokoncepcyjnie, po prostu. Okay. So, jednym z takich z tych elementów, którymi się posługujemy, żeby też zyskać na zaufaniu, bo nadal jest to element, z którym walczymy, jeden z tych elementów, z którymi walczymy, to są właśnie ambasadorzy, o których wcześniej wspominaliśmy, czyli osoby medialne, osoby na razie głównie internetu, które podjęły z nami współpracę i my też z nimi, z racji, że wierzymy w tą naszą misję w podobny sposób. I na przykład tutaj mamy, nigdy nie pamiętam, mamy Damiana Łukedzę, mamy Maćka Budzicha, mamy Pawła Tkaczyka, Michała Góreckiego, Łukasza Jakubiaka, Gęciarza i ostatnio jeszcze Monikę Czaplicką, a zaraz będziemy to poszerzać i oni w bardzo fajny sposób, oni stają się naszymi ambasadorami, a potem sami z własnej jakiejś tam inicjatywy, bo my im podsyłamy różne kategorie, które oni się wcześniej zadeklarowali, że są ich. Czyli na przykład Gonczarz ma gry i jakieś projekty podróżnicze i tak dalej. No i oni promują we wszystkich tych mediach, którymi się posługują, czyli na swoich kanałach, vlogach, blogach i tak dalej. Łukasz Jakubiak w ostatnim sezonie, w zasadzie w prawie każdym odcinku, podejmował rozmowę ze swoim gościem na temat właśnie finansowania społecznościowego i jak to widzą i tak dalej, więc odzew medialny na tej płaszczyźnie też był bardzo fajny. To się u nas sprawdziło, jak będziemy to rozwijać. No a poza tym, tak klasycznie, całe nasze tam budżety, którymi gdzieś tam się posługujemy w social media, wykorzystujemy właśnie na promocję projektów, tak jak Maciej mówił, bo to one są najważniejsze. No a poza tym rozszerzamy sobie dość mocno sieć naszych partnerów, którzy też nam w różnym stopniu różne rzeczy mogą dać. Na przykład pojutrze jesteśmy w Warszawie podpisać bardziej oficjalnie partnerstwo z taką organizacją, która się nazywa Creative Poland i oni mają właśnie wypełnić tą lukę dla naszych projektodawców, którzy potrzebują na przykład doradztwa z prawa patentowego i tak dalej, i tak dalej. Creative Poland to jest organizacja dofinansowana z PARP-u i oni wspierają kreatywność, ale w formie właśnie specjalistów w całej Polsce, którzy non-profit w ramach partnerstwa będą naszym projektodawcom pomagać. Więc to są wielopłaszczyznowe działania, ale tak jak mówię, mamy jakichś tam komercyjnych też partnerów. Ostatnio zawiązaliśmy partnerstwo z jednym z większych polskich producentów gier z filmu Martifex Mundi i oni na przykład, jak wchodzi sobie projekt gry niezależnej, to oprócz tego, że ktoś wesprze taki projekt i dostanie grę, to dostaje jakieś tam kody albo gry dodatkowo od Artifex Mundi, bo oni sobie mogą na to pozwolić, więc ktoś wspiera grę niezależną, dostaje komercyjną, to jest też super sprawa. No i cały czas to rozwijamy, bo mówię, różne nowe rzeczy się pojawiają. Jest jakaś wodzianka? Poprosimy wodziankę. Wiesz co, no to tak pokrótce, trochę pytaniem na pytanie, no jeżeli jest teledysk Damiana Łukedzy u nas na serwisie, to znaczy, że nie mamy wpuścić kogoś, kto też będzie kręcił teledysk? No nie, no, on zrobi w tym teledysku pewnie coś innego, zrobi to inaczej, to jest inny człowiek, pewnie będzie miał inne cele, pomysły i tak dalej, więc no, jakby przenieść to na to, o czym mówiłeś o tym e-sporcie, prawdopodobnie to jest inny człowiek, bardzo dziękuję, to jest inny człowiek, inny, ten sam temat, ale w inny sposób pewnie będzie podejście do realizowania tego. Jak będzie ich trzech, to też się nic nie wydarzy. Jak będzie 33, to trzeba by się było zastanowić, co się na tym rynku dzieje, bo to chyba wtedy to już chłopaki powinni taki rynek ogarnąć, bo tam już by był szał na takim rynku wtedy, nie? No ale tak, zapraszamy. To nie jest tak, że będziemy, wiesz, pierwszych trzech puszczamy, reszta zobaczymy, co będzie. Przy okazji, może nie do końca na pytania, ale jeżeli jesteś zainteresowany, u nas też jest tak, że my od samego początku, oprócz tego supportu gdzieś tam w mediach, mamy ludzi, naszych pracowników, którzy też różnymi kategoriami się zajmują i oni pomagają budować
ten projekt, jeżeli chodzi o całą ekonomię, logikę tego wszystkiego, a od copywritingu po różne inne rzeczy pomagają, więc zawsze jeżeli jest pomysł, to my się dzielimy mocno naszą wiedzą, jak to można ubrać, żeby podniosło jak największy sukces. Okej, okay. To co? Jak nie macie pytań, to... Ostatnia szansa. Ostatnia. Chyba czas na klaskanie. Okej. Okay. No dobra, to dziękujemy. Mam nadzieję, że możemy... Jak to było? Przy okazji chciałem pozdrowić babcię. Tak, ja zapraszam za tydzień, będzie Ania Błaszczyk z krakowskiego Geek Girls Carrot. Zapraszamy wszystkie dziewczyny, które działają w branży IT i nie tylko, które chciałyby działać, ale się boją. Myślę, że Ania trochę wszystkim pomoże, więc zapraszamy. Ale nie tylko dziewczyny oczywiście, facetów też zapraszamy, żeby nie było dyskryminacji. Więc widzimy się za tydzień. Dzięki, pa.